Panie uchwały do druku nr 11. Otóż, jeśli Państwo popatrzycie na nasz budżet, nie możemy przesunąć już środków, że tak powiem, które przesunęliśmy zadań powierzonych, natomiast możemy z priorytetowi. Te środki, które mają szczęście, albo są pewnym faktem zrobione, odkąd przewóz, tylko nie wykonaliśmy na przewozie, bo to były te środki krążą, że tak powiem, po naszym budżecie, są teraz na remoncie drugiego chodniku. Wygląda na to, że remonty drugich chodników, zresztą macie Państwo tam tą realizację, dokończymy i to byśmy się pokryli na następnej sesji na temat, bo nie u wszystkich radnych jeszcze zostało zrobione i trzeba będzie część ulic się nie dało zrobić, przeanalizować możliwości realizacyjne. Tutaj Państwo macie te dokumenty przed sobą. Natomiast sprawa pilna jest taka, że na dzisiaj jesteśmy przy końcowej fazie budowy ogrodka. Nie wiem, czy Państwo, część chyba z Państwa, jak przejeżdża, widziała ten ogródek w Białnicy Płaszowskiej. Wydaje się, że jest to strzał w dziesiątkę, bardzo mocno potrzebny, oblegany ogródek, który tam łączy tych mieszkańców i wyczekiwany. Problemy są trzy. Na dzisiaj, proszę Państwa, mamy ogródek, jeszcze nie jest do końca odebrany, bo są poprawki, które ma zrobić wykonawca. Ale oczywiście pretensje mają rodzice, że tam nie ma jeszcze ławeczek, ogrodzenia i zieleni. Problem polega na tym, że pieniądze, które mieliśmy na inwestycje, konsumowały urząd, znaczy tam nie ma jeszcze jednej enklawy na zabawki, ale już nie mamy środków w tym roku, w związku z tym trzeba oddać to, co jest. Trzeba ogródek ogrodzić. Mamy na to środki, jest po przetargu w Zikicie i teraz jest podpisana już umowa i jest obiecane, wygrała firma, ona produkuje też urządzenia zawodowe. Tam jest pisane w tym dokumencie. Także będzie to ogrodzenie robione i ławki, i kosze na śmieci. Ale proszę Państwa, przy tych uchwałach okazało się, że jedna z bardzo niezbędnych rzeczy to jest właśnie zieleń. Tam był kiedyś parking, poszerzony parking, częściowy, na częściowym terenie poszerzony parking, jak był kormoran, wyrzucony żużel i tam w ogóle zasypane różnymi śmiećmi ten teren. Przy okazji robi śmieciami, przepraszam, tak? Było dużo nieczystości i te nieczystości, proszę Państwa, przy okazji remontu wyszły teraz. Część drzew została zgodnie z planem wycięta, bo była to pola, która tam zagrażała bezpieczeństwu i starocze. I trzeba nasadzić po prostu drzewa, bo niestety część tego... Tak, ale też mówimy, że drzewa owocowe nie mogą być przy ogródku, żeby nie mogły być tam osy, te inne ślimki tam. Jedynie zostało orzechy, które są jakby obojętne. Nie gromadzą się przy nim ani komary, ani inne skorki. I efekt jest taki, że bez tej zieleni częściowo, przez większą część dnia wreszcie nie da się po prostu skorzystać z ogródka, bo jest zbyt duże takie podejrze na zgłonienie. W związku z tym wydaje się, że ten ogródek zafunkcjonował zieleń. Brakuje nam środków na zieleń i tu jest prośba do Państwa, żebyśmy te 30 tysięcy przeznaczyli, żeby tą zieleń zrobić. Wydaje się, że ten ogródek przy tym jednym jeszcze placyku, który nie wykonaliśmy, gdybyśmy go dokończyli w przyszłym roku, tam jest jeszcze planowane, znaczy w tym projekcie jest jeszcze taki plac do ludzi do szkówki z przodu i muszę powiedzieć, że ilość maili na ten temat, nawet jeden pan z TVN-u mnie straszył, jakieś takie osoby dziwne tam piszą na maile, że czemu to nie przewidzieliśmy urządzeń siłowych dla młodzieży średniej, która z boku by chciała tam też poćwiczyć? No pewnie, żeby można było, nie? Bo można tam wzdłuż tego ogrodzenia, tam jak jest, można by taką ścieżkę zrobić. No na dzisiaj nie mamy na to środku, ale miejsce jest naprawdę, funkcjonuje fajnie, brakuje tego, no, tej kropki na i wszyscy się, ja wiem, że jest atakowana tutaj nasza koleżanka. Ja ciężko dość kupić w sklepie, bo też jest tam, kiedy będzie. Czy już, czy czemu nam zabrakło pieniędzy, etc. Ale ogólnie jest to zadowolenie. Nie, no. Na razie funkcjonuje po 18. No nie, jakby takie upały, to... Sprawa nie polega, ale to właśnie, że zabrakło pieniędzy. Nie mieliśmy, proszę Państwa. Proszę Państwa, to jest tak, że nie wiem,
Jakbyśmy mieli czekać na to, żebyśmy mieli w kasie pół miliona złotych i czekać na remont ogródka. Nie, ale powiem tak, no nie jest w kasie pół miliona, tylko robimy to pewnymi etapami. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Dziękuję. To jest tak. Proszę, mam pytanie. Chciałem zapytać, tak. Rozumiem, że tak. Priorytetu przesuwamy 30-30 tysięcy. Tutaj widzę, że jeszcze mamy 23 tysiące na ziemię. Tak jest. Rekultywacja też, rozumiem, że to jest... Ale czego rekultywacja? No teraz musimy mówić o tych. Tak jest. To jest potrzebne do tych środków. Czyli to jest... Czyli to rozumiem, że to są już te dwie kwoty. Plus tam zostaje nam na ogrodzenie to, co zostało nam z realizacji tego zadania. Tak jest. Czyli następne 30 tysięcy. Tak? 30 tysięcy, proszę Państwa, jest na 6 czy 7 ławek. Kosze na śmieci jest 4 czy 5 i ogrodzenie dwóch enklaw placów zabaw. Dlatego, że na dzisiaj jest ten teren nieogrodzony, tam jest blisko ulicy. I teraz mamy rekultywację terenu, ten, który jest przed, znaczy ten, który jest wokół i ten, który jest przed, bo tam jest zaplanowany żywopłot, żeby od ulicy Paszowskiej wyciszyć no, ten cały obszar. Ile nas jeszcze będzie to mniej więcej mogło wszystko kosztować docelowo? Docelowo? Ja myślę, że docelowo będzie kosztować około 60-70 tysięcy. Myślę, że nawet do 100, jakbyśmy popatrzyli. 100 tysięcy to jest takie coś, co możemy na full powiedzieć, a z tymi urządzeniami dla osób dorosłych, które nie planowaliśmy, to jest 150 tysięcy. Myślę, że to przyszła kadencja może spokojnie. Czyli oprócz tego... Nie, bo do czego zmierzam? Proszę Państwa, nie mam za sobą teraz projektu. Mam w samochodzie. Nie został wybudowany jeden plac, na którym są ważki i na którym są, jest karuzela obrotowa. To jest plac najdalej za w stronę przychodni. Tam jest taki winkiel. Nie zostało to wybudowane, bo nie było na to środku. Za 190, tam jest chyba po przetargu, nie pamiętam, około 200 tysięcy został wybudowany obydwa place i urządzenia zabawowe. Wcześniej wybudowaliśmy, chciałem przypomnieć, z tamtym roku zrobiliśmy alejki z innych środków i została wypielęgnowana zieleń. Na dzisiaj zostałoby do zrobienia tam do mini koszykówki, żeby zamknąć zgodnie z projektem. To jest jeden stojak do mini koszykówki z koszykówką właśnie dla tych, no, dla młodzieży. No to jest granica 100 tysięcy, ale o te pieniądze nie występujemy, po pierwsze tych pieniędzy nie ma. Przyszłej, to mówię, to jest może doposażać każda kadencja, ten ogródek to jest temat otwarty. Natomiast ten ogródek, żeby funkcjonował w sposób właściwy, to jest potrzebne w przyszłym roku jeszcze około 30-40 tysięcy, żeby jeszcze ten plac zabaw zrobić tą brakującą enklawę i ewentualnie ten do tej mini koszyków. Ten ogródek jest o tyle, proszę Państwa, ciekawie podzielony, że jest osobny plac zabaw dla dzieci małych i dla dzieci dużych i starszych. I jak będzie wygrodzony, wtedy nie będzie tak, że będą jedne do drugiej przeszkadzać. No ale są pytania, to chcę odpowiedzieć, żeby nie było. Czyli reasumując, rozumiem, że w tym roku jeszcze wydajemy 83 tysiące złotych. Docelowo tak. 83 tysiące złotych. Mniej więcej będziemy jeszcze potrzebowali około 150 tysięcy na domknięcie tego. Tak, ale nie ma. Nie, no tylko mi chodzi o to, że chodzi mi o całość po prostu. Rozumiem, że to nie obejmuje zmiany tego oświetlenia, który tam jest. Nie, nie obejmuje. Czyli ja postaram się, proszę Państwa, ewentualnie trzeba będzie jeszcze myśleć o docelowym oświetleniu, zmianę oświetlenia. Powiem tak, ja myślę, proszę Państwa, że można tam dołożyć dwie lampy na sufie, który jest przy tym przejściu i powinny wystarczyć tam w tym ogródku, bo musimy być w nocy bawił, a poprawi bezpieczeństwo. Bo przebiegają przez ten ciąg, żeby to tanim kosztem było, żeby nie kopać, nie ryć tego terenu, nie robić tych parkowych opraw, bo one też nie są jakieś rewelacyjnie ładne, tylko żeby na tym słupach, które idą, bo tam jest ten chodnik, nie wiem, czy kojarzycie, oddalony od ulicy tam o 5-6 metrów i tam idą dwa słupy i po jednej stronie zaświetlenie. Żeby na tą słupę na wysiewnikach dołożyć po dwie lampy i ten teren, żeby oświetlić, to nie ma potrzeby, żeby tam coś szukać. Natomiast powiem tak, że ten ogródek, jak żeśmy wcześniej mieli w tamtej kadencji, z tego co pamiętam, miał kosztować około miliona złotych. Po tych wszystkich rzeczach, czy 800, bo były takie wstępne wyceny firmy projektowej, on powinien kosztować nie więcej niż 400 do 500 tysięcy złotych. Na dzisiaj nas kosztował 200 tysięcy złotych. Ta cena, która nas będzie kosztowała, czyli będzie nas kosztowała ponad 100 milionów złotych, no to mniej więcej by się równoważyło z tą koncepcją, która była pierwotna, prawda? Ona była troszeczkę, myślę, że trochę była szersza i ta wycena też wychodziła z kwestii wyceny inwestorskiej, prawda? Bo na Myśliwskiej też nam wychodziło za milion złotych, a po przetargu wyszło pół miliona.
Znaczy, dlatego też pytam o to oświetlenie, bo ta tej koncepcji teraz było oświetlenie, potem był bliżej ulicy, no i trochę był większy zakres tych... Tyle samo zrobię, żeby to nie przerażyło dzielnicy, że jest jedno miejsce. Dla mnie jest okej. Tylko chodzi mi o to, żebyśmy wiedzieli, by Państwo przede wszystkim wiedzieli, ile to będzie kosztowało, że jeszcze oprócz tego tych prawie 80 paru tysięcy, które mamy w tym roku, i jeszcze będziemy musieli tam dołożyć około tych 150 tysięcy plus oświetlenie w przyszłym roku bądź w następnym. Czy ja nie wiem, czy kolega jest za tym zadaniem, czy jest przeciw, bo ja nie bardzo rozumiem, natomiast ja mówię, ja nie musimy. Ale panie przewodniczący, ja nie jestem przeciw, bo myślę, że pan dobrze wie i pamięta, że my chodziliśmy za tym, że ten teren i ten ogródek był. I koncepcja powstała w tamtej kadencji i uważam, że dobrze, że się to realizuje. Ja nie mówię tu nic przeciwko temu ogródkowi, natomiast ja tylko określam realia, żebyśmy wszyscy mieli świadomość, ile my pieniędzy wydajemy na daną inwestycję. I tylko tyle. Chciałem tylko dodać, że proszę Państwa, możemy to zrobić, ale musimy, jak zamkniemy ogródek i będziemy go chcieli doposażyć, a należałoby w tej pierwszej koncepcji domknąć tą sztuczną nawierzchnię, wydaje się, że w tamtym miejscu to powinno funkcjonować w sposób poprawny. Natomiast kończąc temat ogródków, byłem ostatnio nad Bagrami. Powiem szczerze tak, jak widzę tą piaskownicę milerowską, jak widzę nad Bagrami z krawężników wywracających się pokrytą deską piaskownicę, to mówię tak, no to też jest tak, że musimy, no to jest pytanie, na co nastawimy pewne priorytety. No dobrze byłoby, żeby te ogródki, które dzielnica, ale odpowiem, na przyszły rok, chciałem powiedzieć, na przyszły rok, proszę Państwa, w sprawach ogródków również mamy 100 tysięcy przewidziane. 80. Ale razem z tą to jest 5 tysięcy koncepcja, ja mówię ogólnie, bo nie pamiętam dokładnie, mówicie, 80 tysięcy mamy na park petarskiego, w związku z tym chciałem tylko przypomnieć, że mamy niedużo w stosunku do innych dzielnic, mamy stosunkowo niedużo ogródków jordanowskich, bo obsługujemy, mamy ogródek jordanowski przy ulicy Śliskiej, mamy taki mini ogródek przy szkole na Limanowskiego przy gimnazjum i mamy na Bagrach. I teraz będziemy jeszcze doposażać ogródek na... Ale też robimy ogródek przy szkole 2065. Zrobiliśmy przy domu kultury jednym i drugim, zrobiliśmy też dużo, myślę, że przy zublowanym ogrodzie, przy szkolu. Nie wina z przekonania. No dobrze, tylko kwestia jest tego typu, żeby takich rzeczy, tak jak pokazała sprawa ogródka przy Płaszowskiej, potrzebujemy również w innych miejscach. I myślę, że dobrze by było myśleć też o tym na przyszłe lata, że należy takie rzeczy realizować również w innych miejscach. No tak. Oczywiście. I tak pokażę, ja się na tym goniłem. Proszę Państwa, głosujemy. Kto z Państwa radnych chce zacząć uchwałę do głosu nr 11? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Jaki wynik? 18 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Stwierdzam, że lepszą uchwałę. Otóż, proszę Państwa,